Siemaneczko, z tej strony Dematix, a w dzisiejszym odcinku chciałbym wam powiedzieć i przedstawić, jak w łatwy i prosty sposób stworzyć naprawdę coś fajnego w Minecrafcie, fajny świat. Więc zaczynajmy. No to zaczynamy. Na początku musicie wygenerować sobie świat Minecrafta 1.7 w górę. Ja mam teraz 1.7.9. Taka najwyższa seria, jakby stabilna. Znaczy się wersja. I wchodzimy w single player, create new world. 1, 2, 3. Złóżmy, że creative. I teraz more world option. Tutaj musimy kliknąć large, aż przejechać do amplified. I teraz po prostu klikamy down i create new world. Teraz tworzą nam się takie wielkie góry. I to nie będzie wszystko, bo to by było za łatwe, więc czekamy, aż mi się to wygeneruje. Dobra, jak widzicie, mój świat właśnie się tutaj generuje i jest on bardzo taki wielki. No i teraz trzeba sobie jakiś obszar przelecieć, if you know what I mean, przelecieć, żeby się wygenerował. I zaraz powiem wam, co będzie dalej. O, patrzcie, jakie to fajne biomy. Mi ścina, dlatego nie nagrywam na ten 7. Jeśli macie powód tego, to piszcie. Więc taki świat możemy sobie wygenerować i zaraz zobaczycie coś naprawdę zajebistego, więc yo. Poprzednio stworzony świat zapisujemy, wychodzimy z Minecrafta i wchodzimy do Minecrafta, na przykład pod wersją 1.6.4, wchodzimy na ten sam świat i zobaczymy, co się stanie po przeleceniu na pewne miejsce. Jak widzicie, mamy ten sam świat, co wtedy, tylko że bez drzew, które zostały wygenerowane w 1.7. których w 1.6.4 nie ma. I tak, tutaj to wszystko się wygenerowało i jeśli nam laguje na 1.7, to już 1+, bo można sobie taki fajny świat wygenerować. Ale patrzcie na to. Dobra, jak widzicie, jestem już na mapie. Tam, gdzie skończył się generować świat z 1.7, zrobiła się ściana, a tutaj już jest świat z 1.6.4, ten taki jakby zwykły, że tak powiem. I zrobiła się nam taka zajebista ściana. Możecie tu zrobić naprawdę wiele. Jeśli wygeneruje wam się inny świat, gdzie góry będą takie wielkie, to tutaj będziecie mieli taką fajną górę wyprostowaną, że tak powiem. Naprawdę fajnie to wygląda. Można jakieś pixel arty tu walnąć. Wszystko, domek sobie i naprawdę wiele serii może na takim cubie się zrobić. Bo na przykład możecie sobie wygenerować taki jeden kwadrat i jakby macie obgrodzenie, tutaj tylko obgrodzić i na przykład macie spawn do serwera, coś w tym stylu. Przykład, fajny sposób. Wiem, że takie bugi się zdarzają na świecie, ale nie wiedziałem, żeby ktoś takie coś przedstawiał. I mi się to bardzo podoba i naprawdę, wow, naprawdę piękne to jest. Ogólnie świat z 1.7.4 tak wygenerowany i jeszcze tutaj to proste, więc napiszcie, czy wam się ten sposób podoba. No i ja będę szukał jakichś innych, różnych sposobów na ulepszenie tego świata. Jeśli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, bo ostatnio mam ich bardzo mało. Albo jakiś konstruktywny komentarz, żeby mnie zmobilizował do pracy i napiszcie, co trzeba jeszcze poprawić, jeśli coś trzeba poprawić. No i co? Świat tutaj fajnie się generuje, tam już jest normalny, ale naprawdę polecam, nie przedłużam dalej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Yo!